Dobra, dobra. Teraz to się skończy. Dobry będzie. Nie, nie czytałem. To co to sędzia ligowy sprawdza teraz gotowość zawodników do pojedynku i za chwilę rozpoczniemy drugi pojedynek finałowy. Autostradą 130. 140. Lid wolny, pierwszy dziękuję panu. Druty zahaczył. Koło 80. Program, a tam trener musi to pisać. Na ostatniej stronie tam musi to pisać. I tam gdzie jest plan, to dokonają prezydent miasta Zawiercie pan Ryszard Mach
Mistrz Olimpijski, prezes Polskiego Związku Bokserskiego Jerzy Rybicki i wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego pan Stanisław Dobosz. Natomiast kategorii 52 kg dekorować będą starosta zawiercielski pan Rafał Krupa i ikona polskiego pięściarstwa, człowiek legenda pan Marian Kasprzyk. Przywitajmy go wielkimi brawami na hali w Zawierciu. Ring wolny, runda druga. Dobra.
Przygotują się również medaliści kategorii wagowej 52 kg, a brązowe medale w tej wadze zdobyli Paweł Nowak, Olimp Szczecin i Adrian Prockiewicz. Za moment werdykt tego pojedynku. Szanowni Państwo, sędziowie punktowi nie byli jednomyślni. Stosunkiem głosów 3 do 2 zwycięża i zostaje mistrzem Polski seniorów na rok 2013 Grzegorz Brynda-Kotelno.